jak można je zwiedzić za darmo. Była to po prostu kradzież i tyle. Metro ateńskie jest jednym z najstarszych na świecie. Ja pierdzielę. Ostra muza, ostra impreza, driftują tam na tym placu panu Johnowi Rockefellerowi. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Dziś ruszamy w Atenę i pokażemy Wam, jak można je zwiedzić za darmo. Dzisiaj trochę więcej takiej wiedzy merytorycznej na temat historii, ale nie martwcie się, nie będzie nudno. Pierwsze miejsce, które będziemy zwiedzać, to oczywiście wizytówka Aten, czyli Akropol. Bilet na Akropol w sezonie kosztuje 20 euro, poza sezonem, czyli od 1 listopada do 31 marca kosztuje 10 euro. A w każdą pierwszą niedzielę miesiąca poza sezonem bilety są darmowe. Dziś taką niedzielę właśnie mamy, więc wchodzimy za darmo. Darmowe wejściówki są jeszcze kilka razy w roku. Wypadają one w różne dni świąteczne. Wszystkie daty wrzucimy w opisie filmu. Akropol jest kompleksem świątyń, który ma około 2,5 tysiąca lat. Jego nazwa wzięła się od Akro, czyli wysoki, i Polis, czyli miasto. Wysokie miasto położone jest na wzgórzu, które wznosi się na 150 metrów nad poziomem morza. A za nami wizytówka Aten. Czyli Partenon, świątynia Ateny. Jest teraz w remoncie, więc trochę tak kiepsko to wygląda, no ale robi wrażenie. Niestety nie możemy podziwiać rzeźb marmurowych zdobiących Partenon, ponieważ zostały one wywiezione przez hrabiego Elgina, angielskiego dyplomatę, w latach 1801-1804, niby za zgodą Imperium Osmańskiego, które panowało wtedy w Grecji. No, miał taką dziwną wizję, że zbuduje piękny pałac w Szkocji dla swojej żony. Załadował to wszystko na 65 statków. Transport tyle go kosztował, że zbankrutował. No i musiał to wszystko sprzedać Muzeum Brytyjskiemu. Także teraz możemy podziwiać to wszystko w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Najśmieszniejsze w tej całej sytuacji jest to, że Ateńczycy cały czas się ubiegają o to, żeby odzyskać te marmury, a brytyjskie muzeum mówi stanowczo nie. Tłumaczy się tym, że w Grecji, w Atenach konkretnie, nie ma miejsca na pomieszczenie tych wszystkich pięknych rzeźb marmurowych. W tym celu zbudowano nowe Muzeum Akropolu i niby to miejsce już jest. No ale Muzeum Brytyjskie dalej się nie zgadza. Cały czas mówią, że nie, no mało miejsca. Cały czas trwa spór o to, czy to była kradzież, czy to było za zgodą Turków, no. Nigdy nie znaleziono żadnego oryginalnego dokumentu, który świadczy o tym, że tureckie ówczesne władze zgodziły się na to, żeby wywieźć te marmury. Także, no ja to powiem krótko, była to po prostu kradzież i tyle. Zresztą tak mi się wydaje, że to chyba nie pierwszy raz w historii Anglicy mają takie akcje, że coś wywożą, a potem nie chcą tego zwrócić. Za mną rozpościera się piękny widok na wzgórze Lycabettus. Podobno warto tam wjechać i podziwiać panoramę Aten, aczkolwiek moim zdaniem stąd chyba też jest równie piękna. Jest tam również kolejka, którą można się dostać na górę. Chyba można wjechać samochodem, ale na pewno też można wejść na piechotę, tylko że jest trochę ciężko. A za nami Erechtheion i słynne w greckiej architekturze kariatydy, czyli te kobiety podtrzymujące ganek zamiast kolumn. No były to podobno kobiety z Karai, sześć dziewic, które zostały ukarane ciężką pracą za to, że podczas bitew z Persami miasto stanęło po stronie wroga. Te akurat posągi nie są niestety prawdziwe. Jeden został oczywiście wywieziony do Wielkiej Brytanii przez Elgina, a reszta jest w muzeum w Akropolu. Masa ludzi, masa po prostu wszędzie. Tłumy, już się zrobiły tłumy, przyszliśmy wcześniej, było nie możemy nawet iść koło siebie. Dokładnie, także powoli się stąd zbieramy. Ogólnie wrażenie takie średnie. No, gdybym miała zapłacić za to 20 euro, to byłabym lekko zawiedziona. Dla mnie i tak wygrywa Efes.
Tak. Tam robiło to ogromne wrażenie. Tu trochę zakłócają nam... Budki, jakieś popostawiane, sznurki, słupki. Nie wiem, jakoś to mi tak trochę przeszkadza. No ale co, no remontują to akurat, także może dlatego to tak wygląda. My uciekamy dalej w Ateny. A ja nie mogę zapomnieć odebrać mojego drona, bo pani mi przetrzepała plecak i miałem drona i musiałem oddać do jakiejś innej budki, do depozytu. Mam numerek, nie zawaham się go użyć i mam nadzieję, że mój bronek cały czas tam jest. U podnóża Akropolu znajduje się piękny Odeon Herodosa Attikusa. Szkoda, że jesteśmy poza sezonem, no bo w sezonie jest tutaj ciekawie, prawda? Tak, odbywają się jakieś różne wydarzenia, koncerty, a poza sezonem jest zamknięty. No, jest piękny, piękny teatr. Ładnie położony. Idziemy w stronę muzeum. No niestety Muzeum Akropolu jest dziś płatne. Nie obejmuje akurat tego muzeum właśnie ta darmowa wejściówka w pierwszą niedzielę miesiąca, ale za to jest darmowe w te dni świąteczne. A następny taki dzień jest 6 marca, czyli za trzy dni. Chyba raczej tutaj, bo tak, jeszcze będziemy, więc... Zobaczymy, co tam kryje to muzeum. No szkoda. A dziś jest taki duży tłum, więc stać, czekać, co wolimy spędzić ten czas. Gdzie indziej poszukać innych darmowych atrakcji. Ładnie. Chodzimy teraz przy południowym wzgórzu Akropolu i zobaczcie, jaka jest kolejka, bo można wejść z tej strony. Jest to takie główne wejście, no różni się jedynie tym, że można przejść koło Teatru Dionizosa, który my też widzieliśmy z góry i z dołu też w sumie. Tak. Także nie wiem, jak ktoś chce, to może sobie wejść tędy, a jak ktoś woli, to może wejść od strony wzgórza, znaczy w sumie na wzgórze. No ja to sobie chyba zacznę kolekcjonować ujęcia spod łuków triumfalnych Hadriana. Jeden znalazłem w Turcji, teraz w Atenach. 131 rok naszej ery, budowa. Ciekawa jest inskrypcja, na to chciałem zwrócić uwagę. Z tej strony, jak czytamy, to jest tam napisane Ateny, antyczne miasto Tezeusa. Natomiast jakbyśmy spojrzeli od strony Akropolu, w stronę świątyni Olimpu, to napis znaczy miasto antyczne Hadriana, nie Tezeusa. Kolejnym miejscem, które możemy zwiedzić za darmo, jest świątynia Zeusa Olimpijskiego. W sezonie bilet kosztuje 8 euro, poza sezonem 4 euro, a dzisiaj można to wszystko zobaczyć za darmo. Ale za bardzo nie ma co oglądać. Jest kilka kolumn z rusztowaniami. Niestety. Budowa tej świątyni trwała od IV wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery i ostatecznie wykończył i poświęcił całą tą świątynię mój ulubiony, jeden z moich ulubionych cesarzy, oczywiście Hadrian. Niestety jedną kolumnę przewrócił wiatr. Jedna leży. No muszę wam powiedzieć szczerze, że bardziej mi się podobał widok na tą piękną i okazałą świątynię. No, resztki pięknej i okazałej świątyni. Paweł ma bujną wyobraźnię. Tak, ja już ją całą widzę, ale z Akropolu ją było lepiej widać. Z góry, tak, dokładnie. Albo też zza ogrodzenia można podziwiać za darmo. Weźmiemy sobie jeszcze wody na drogę od Zeusa Olimpijskiego. Podobno w Grecji można pić kranówkę. Wszędzie ją podają w restauracjach, także... Zobaczymy, powiemy wam za parę godzin. Niezbyt dobra. Pod greckie świątynie trafiliśmy do rzymskiej Agory. Agora to już wiecie, co to jest, miejsce, gdzie spotykali się ludzie, handlowali, zapadały różne decyzje, ale nie to przykuło naszą uwagę. Jest tu jeden budynek, który jest bardzo dobrze zachowany. Jest to ośmiokątna wieża zegarowa. Na górze są wizerunki ośmiu wiatrów, dlatego też jest nazywana wieżą wiatrów. A
Wieża ta również była wieżą chrześcijańską od IV wieku, a później za panowania Turków Turcy urządzili sobie tam hanakę, gdzie się bawili i gdzie tańczyli derwisze. No dobra, słuchajcie. Wydaje mi się, Monika, że czas na jedzenie. Już po prostu tak mnie nogi bolą. Nogi też mnie bolą. Ledwo za sobą je ciągnę. Dzisiaj mamy ochotę na jakiś taki street food, czyli takie jedzenie uliczne. Zobaczymy, czy coś nam się takiego uda znaleźć. My próbujemy greckiego fast foodu, street foodu. Po prostu potężny burger z bekonem, z serem. Z szyneczką jeszcze. Z szyneczką, z fryteczkami, z kolą. Dzisiaj jedziemy na masę, że tak powiem. Musimy mieć więcej kalorii, żeby trochę więcej chodzić. Bo jeszcze nam co nieco zostało. Dziś niezdrowo. No, wszystko ile? 19,80. Kolejnym darmowym obiektem do zwiedzania są stacje metra ateńskiego. Jest tutaj mnóstwo ruin, czy jakichś takich starożytnych zabytków, odkopanych właśnie w trakcie budowy. Może nie jest to tak całkowicie darmowe, bo trzeba kupić bilet, ale bilet jest na przejażdżkę. A gdzie jedziemy, to zaraz zobaczycie. Bardzo mi się podoba ten pomysł, żeby gromadzić tak piękne artefakty i zabytki podczas budowy metra. No super! Dobrze, że daleko nie jedziemy. Na drugiej stacji już wysiadamy. Metro ateńskie jest jednym z najstarszych na świecie. Zostało otwarte w 1869 roku. Dokładnie 6 lat po otwarciu metra w Londynie. Które jest najstarsze na świecie. Próbowaliśmy znaleźć jakieś artefakty, jakieś zabytki na tej stacji, ale nic nie możemy znaleźć. A tam chyba przez szybkę coś. A zobaczymy. I tam są. Są, zaraz wam pokażę. No to mamy to. Na przykład mamy starożytny wodociąg. Rura z terakoty. I tak była doprowadzana woda do domków. Z akweduktów. Niezła średnica, jak tu są jacyś hydraulicy. To dajcie znać, jakie to fi jest. Serio? My musimy tam wejść? Dawaj, dawaj, Moni. Jeszcze muszę nosić swoją kurtkę. Paweł kupił sobie przeciwdeszczową kurtkę i teraz trzeba ją dźwigać. Ale jak ostatnio padał deszcz, to Monika do mnie mówi. Pierwsze co? Paweł, ty musisz sobie nową kurtkę przeciwdeszczową kupić. No to kupiłem. Hello. Hej, zmiana planów. Teraz Fera lubi zmieniać plany. Słuchajcie, doszliśmy na górę, chcieliśmy się dostać na samo wzgórze, na szczyt tego wzgórza kolejką i okazało się, że kosztuje ona 20 euro za dwie osoby w dwie strony. Z racji tego, że odcinek jest o miejscach darmowych w Atenach, wróciliśmy się do ciapka. Paweł znalazł jakiś parking w pobliżu wzgórza, także jedziemy zobaczyć, może będziemy mogli tam zostać na noc, bo w sumie i tak chcieliśmy zmienić miejscówkę. Także lecimy. Pierwszy zakręt za nami. Melduje posłusznie. Najwyżej będziemy skuterki przystawiać, nie Moni? Dokładnie. A tam na wzgórzu Akropol. Widoczny jest prawie z każdego punktu w Atenach. A to dlatego, że nie można tu stawiać wysokich budynków, poza małymi wyjątkami. Matko, co się dzieje? Komuś się pie, chyba chleb pie ten przypalił. Czujesz? Mhm. Chyba się chleb przypalił. Nie nasz oczywiście. Zobacz, jak tymi motorkami parkują. Widzisz? Mhm. Się wciska tymi skuterem. No trzeba strasznie na nie uważać. No. Po prostu są wszędzie. No to pięknie. Ja pierdzielę. Kurde. Jak tam Monia lewa przy barierce? Jeszcze mamy miejsce. Mogę jeszcze? Tak. Tak, tak, no tu krawężnik jest.
Na krawężnik nie wjeżdżaj. Oj, 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 oj. Kurde, no ktoś sobie paletę postawił. Ja cię sunę, ale kozak. Masakra. Idziemy tam jechać pionowo do góry. Trochę stromo. Oh my god, to było niezłe. Jeszcze tu? Mhm. Ty naprawdę widziałeś tam jakieś kampery na tym parkingu? Nie wiem, czy widziałem, tak się wydawało. Na Google Maps pokazywało. Może tam dofrunęły. Wow, ty widok. O, spoko. Parking ogromny. Elegancko. Miejscóweczka okazała się całkiem spokojna. Spędziliśmy tu miło dzień. Warto było się wspinać po tych górkach i tych wąskich uliczkach. Dokładnie, tego potrzebowaliśmy, żebyśmy mieli takie ciche miejsce, żeby można było otworzyć drzwi, popracować trochę. Monika robi pyszny obiadek, ale w międzyczasie jeszcze znaleźliśmy czas, żeby wspiąć się na górkę. No i powiem wam, że nie było warto. No, wspinaczka jak wspinaczka, wiadomo, no trochę trzeba się naleźć, ale tam na samej górze nie ma nic ciekawego. Jest sporo restauracji, jakiś kafejek, oczywiście jak ktoś chce coś zjeść z pięknym widokiem, to jak najbardziej. Ogólnie, no co, no można było popatrzeć, stąd też mamy taki sam praktycznie widok. Mm-hmm. Wszystko takie wybetonowane, także no. No takie nasze wrażenie. No, dla widoku pewnie warto. Ale no, dla innych potrzeb już chyba nie. Ale żeby wjeżdżać tą kolejką, to nie. Bardziej, że ona jedzie pod ziemią, więc nic z niej nie można. No właśnie, to jest kolejny ewenement. No, płacić tyle kasy i jeszcze nic nie widzieć, no ale cóż. Także my tu na razie zostajemy, odpoczywamy, nasze nóżki się regenerują. No i filmek trzeba robić. I czekamy, dokładnie, i czekamy na środę, na 6 marca, bo wtedy też jest święto i dalej będziemy zwiedzać za darmo. Jesteśmy znowu w centrum. Przyjechaliśmy na tą ulicę, na której parkowaliśmy wcześniej. No i tak się wydaje tu teraz cicho. Tak, bo jeżeli chodzi o darmowe rzeczy, w Atenach to na wzgórzu, na którym spaliśmy, macie darmową dyskotekę. Trwa do 1-2 w nocy, chłopaki przyjeżdżają samochodami. Jest ostra muza, ostra impreza, driftują tam na tym placu, jest hałas. My jakoś do tego podeszliśmy na luzie, posłuchaliśmy muzyki, popatrzyliśmy jak się wygłupiają i wytrzymaliśmy. Wieczorek minął. Dokładnie. A no. Dziś ruszamy w miasto i pokażemy wam no, tą jeszcze jedną rzecz, a może nawet więcej, których jeszcze nie zdążyliśmy zwiedzić ostatnio. Także ruszamy. Właśnie wyszliśmy z Muzeum Akropolu. Zwiedziliśmy je dzisiaj oczywiście za darmo. Nie było nawet dużej kolejki, tak jak ostatnio. A dlaczego za darmo? Bo jest to właśnie jeden z tych dni świątecznych, jest 6 marca, jest to Dzień Pamięci Meliny Mercury. A dlaczego o niej wspominamy? Bo ona właśnie zasłużyła się do wybudowania tego muzeum. Była to pierwsza minister kultury kobieta, czyli ministra można powiedzieć, w Grecji. I bardzo przysłużyła się właśnie stworzeniu tego muzeum pięknego, nowego. Tak, cały czas walczyła o to, żeby wszystkie artefakty z brytyjskiego muzeum wróciły do Aten. No niestety nie udało się, nie doczekała w ogóle końca budowy tego muzeum. No ale warto tu przyjść, jest naprawdę cudownie. I uważamy, że zwiedzanie Akropolu bez połączenia zwiedzania Muzeum Akropolu to jest niedopełnienie. Tak, jest to takie niekompletne, dokładnie. Dokładnie. Tu możemy zobaczyć, dużo się dowiedzieliśmy. Dużo można się dowiedzieć, można zobaczyć film, co tam z tym Partenonem na przykład działo się przez te wszystkie tysiąclecia, tak, stulecia. Zobaczyć jak ludzie żyli, jakich rekwizytów używali, to mnóstwo artefaktów. Ile ich jakie tam jest? Były naczynia na przykład, nie wiem, których używano 2,5 tysiąca lat temu, to po prostu było niesamowite. Wszystko było piękne, wyrzeźbione ręcznie, no ile jest pracy. Jest ponad 4 tysiące artefaktów, wszystkie zdobienia z tych świątyń, z Akropolu.
wszystkie posągi, figury, oczywiście nie wszystkie kompletne, ale dużo pięknie zachowanych. No i oczywiście co pięć kariatyd, tak, których tam brakowało, oryginały. W oryginale tutaj były. Także no, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że weszliśmy do tego muzeum, tak, że poświęciliśmy na to 2 godziny, bo tyle się tu schodzi. No, nawet więcej moglibyśmy tam pochodzić, ale musimy wam pokazać jeszcze jedno cudowne miejsce. Kolejnym miejscem, do którego przyszliśmy i zwiedzamy je dzisiaj za darmo, jest Agora Ateńska. Normalnie bilet w sezonie kosztuje 10 euro, poza sezonem 5. No i nie mogliśmy nie zobaczyć tego miejsca i nie pokazać go również Was, bo znajduje się tutaj najlepiej zachowana świątynia, no i ten piękny budynek za mną, o którym zaraz Wam opowiem. A za mną znajduje się budynek, który chciałem koniecznie zobaczyć. Jest to Stoa Attalosa, zniszczona w III wieku, odbudowana dopiero w XX dzięki jednemu z magnatów, panu Johnowi Rockefellerowi. To on właśnie zasponsorował renowację całego budynku i możemy dzisiaj podziwiać tą piękną budowlę. Idziemy. Stoa Attalosa w 2003 roku odbyła się również ceremonia przyjęcia 10 krajów, w tym Polski, do Unii Europejskiej. Dziś mieści się tu muzeum, a kiedyś było to centrum handlowe. To tutaj właśnie Ateńczycy zaopatrywali się w różnego rodzaju akcesoria. Tak, dziś zostały tylko manekiny na wystawie. Nie, są to piękne rzeźby wydobyte podczas pracy archeologicznych przy Agorze Ateńskiej. Budynek przepiękny i w końcu możemy zobaczyć, jak to wszystko funkcjonowało kilkanaście wieków temu. Na pewno warto tu przyjść, chociażby dla tego budyneczku. Niesamowicie, że te przedmioty się tak zachowały. Tu na przykład mamy grill, który wygląda całkiem współcześnie, a ma 2,5 tysiąca lat. I na koniec mamy dla Was i dla nas najlepiej zachowany zabytek starożytnej Grecji. Jest to Hefajsteion, wybudowany na cześć Hefajstosa i Ateny. Cieszę się, że ten budynek zostawiliśmy sobie na koniec, ale uzmysławia on nam niesamowicie, jak reszta budowli wyglądała w czasach antycznych. Wyobraźcie sobie chociażby świątynię olimpijskiego Zeusa, która była z 20-30 razy większa od tej świątyni. To po prostu musiało być niesamowite wrażenie. W tym miejscu kończymy zwiedzanie Aten razem z Wami. Na pewno warto tu przyjechać chociażby na kilka dni, bo dzień, dwa to jest stanowczo za mało. Absolutnie. My jeszcze zostajemy, trochę się poszwędamy. No, na pewno nie pokazaliśmy Wam wszystkiego, ale mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was, jak można to piękne miejsce zwiedzić za darmo. A jak Wam się podobało, to zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. I do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się. Hej. Nie, no kurwa, bez sensu. Jeszcze raz. Na koniec zachowaliśmy najlepiej zachowany budynek. Nie. No i w tym miejscu tak bez noi. Tak właśnie z... No chcę... Czemu nic nie mówisz?